Sztuka z papieru. Dawno, dawno temu w średniowiecznych Chinach mieszkała pewna dziewczyna. Była niezwykle piękna. Jej cechą charakterystyczną były niesamowicie jasne włosy, kolor wschodzącego słońca oraz czarujące niebieskie oczy. Dziewczyna miała bardzo wielu zalotników, ale z jakiegoś powodu jednak stale im odmawiała. Mówiła, że jest fanką sztuki. Ale sztuki, której jeszcze nikt nie wynalazł. Kolejno ofiarowano jej listy i obrazy, które w pozostałych częściach imperium uchodziły za arcydzieła. Przychodziły z najdalszych zakątków świata, od najwspanialszych twórców. Wszystko na nic. W kraju tym żył też pewien zwyczajny chłopak, który pracował na targu. Ujrzał ją kiedyś, kupującą w oddali piękną suknię. Tak jak i inni młodzieńcy, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Postanowił, że również spróbuje swoich sił i napisze dla niej wiersz tak piękny, jak tylko będzie w stanie. Dziewczyna jednak już od wielu lat otrzymywała różne dzieła i nie była w stanie ich wszystkich przeczytać ani obejrzeć. Dlatego organizowała konkursy i tylko najlepsze prace trafiały do niej samej. Wiersz młodzieńca nie przeszedł nawet kwalifikacji. Odpadł przy samych zapisach. On jednak nie poddał się. Codziennie pisał po kilka wierszy i wysyłał je na różne konkursy. Tak mijały lata, a jego wiersze z każdym kolejnym miesiącem stawały się coraz lepsze. Nadal jednak odpadały i nie mogły równać się wierszom prawdziwych poetów. Pewnego dnia udało mu się odnieść pierwszy sukces. Jego wiersz został zakwalifikowany do dzieł, które zobaczy jego wybranka. Specjalnie tego dnia wspiął się na drzewo niedaleko jej domu, aby dojrzeć moment otwarcia wiersza. Dziewczyna w spokoju przeczytała poemat, po czym wzięła się za lekturę kolejnego. Wiersz chłopca nie wywarł na niej żadnego wrażenia. Młodzieniec pomyślał, że pewnie było to normalne. W końcu przeczytała już wiele wierszy od o wiele lepszych poetów. Jednak po powrocie do domu spojrzał na swoje mieszkanie. Było pełne rękopisów. Walały się w dosłownie każdym zakamarku. Spojrzał na ostatni wiersz, nad którym pracował i czara goryczy się przelała. Rozpłakał się, a w szale zgniótł kartkę ze swoim wierszem i cisnął ją w kąt. Płakał tak przez wiele godzin. W końcu zasnął z oczami pełnymi łez. Rano, gdy się obudził, spojrzał ponownie na zgnieciony arkusz. Zdał sobie wówczas sprawę z tego, że ta kulka papieru coś mu przypomina. Przypominała mu jabłko. Młodzieniec zaczął się głowić nad tym, czy w takim razie z kartki papieru można zrobić też inne rzeczy. Zabrał się więc do pracy. Każdego dnia usiłował zgiąć kartkę na najróżniejsze sposoby i sprawdzał, co może dzięki temu otrzymać. Tak minął rok, aż udało mu się uzyskać piękną różę. Wiedział jednak, że ta róża nie przejdzie konkursu. Podjął inną decyzję. Wziął różę i popędził czym prędzej do domu wybranki. Nie czekając pod drzwiami, przedarł się przez strażników, po czym podbiegł w jej stronę. Został jednak pochwycony przez jej osobistego ochroniarza. Był pewien, że jego działania znów poszły na marne. Róża wypadła mu z dłoni, a on sam miał zostać zaraz wyrzucony z posiadłości. Los mu jednak sprzyjał i kiedy szamotał się ze strażnikami, dziewczyna ukazała się w drzwiach. Zobaczyła różę, podniosła ją, po czym kazała go puścić. Zapytała, czy to on jest twórcą. Gdy uzyskała odpowiedź twierdzącą, rozpłakała się i przez łzy szczęścia powiedziała, że tak długo czekała na nowy rodzaj sztuki. Chłopak zapytał ją wtedy, jak ma na imię. Odpowiedziała mu, Ori, a ty? Gami, odparł, po czym rzucili się sobie w objęcia wśród łez szczęścia. Niedługo potem odbył się ich ślub, a oni żyli ze sobą długo i szczęśliwie.